rzeczywiście bardzo dobry w pierwszej połowie. A co się stało, że po przerwie wyglądało to już trochę gorzej? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno pierwsza połowa była w naszym wykonaniu dobra. Nie wiem, moim zdaniem po tej pierwszej straconej bramce wszystko się tak rozsypało. Szkoda, bo do tej pierwszej bramki byliśmy równorzędnym zespołem dla Lecha. No ale trudno, no po prostu przegraliśmy z Lechem Poznań i nie mamy się czego wstydzić. Oni walczymy przez Mistrzostwo Polski, my walczymy o utrzymanie i po prostu musimy wyciągnąć wnioski i się do kolejnego meczu przygotować. Na razie takie są cele w klubie, jeszcze walczymy o utrzymanie. Na razie mamy 12 punktów i wiadomo, po tej rundzie będziemy myśleć, o co będziemy grać dalej, ale na razie takie cele są, że walczymy o utrzymanie. To wasza pierwsza tak wysoka porażka w sezonie, bo wcześniej były zdecydowanie niższe. Jakoś to się może negatywnie odbić? Nie, myślę, że nie, że to był wypadek przy pracy. Graliśmy, wiadomo, oni będą walczyć o mistrza Polski, jest to dobra drużyna i moim zdaniem mamy się czego wstydzić, bo na pewno do tej pierwszej bramki, tak jak powiedziałem, graliśmy wyrównane spotkanie. No wiadomo, chcieliśmy jak najszybciej tę bramkę pierwszą odrobić i później narażaliśmy się na kontry. Padła druga, trzecia, czwarta bramka i było po meczu. Szkoda, bo moim zdaniem nie zasłużyliśmy na tak wysoką porażkę. A czy zastanawialiście się, czy ten mecz mógł się jakoś inaczej ułożyć, gdybyście wykorzystali którąś z szans w pierwszej części? No myślę, że tak, że jeśli byśmy jedną bramkę strzelili, to wtedy by się Lech musiał otworzyć i mecz mógłby się potoczyć dużo po naszej myśli, ale taka jest piłka, no, że jak się nie strzela bramek, to później przeciwnicy to wykorzystują i wygrywają mecz. Nie załamiecie się po tym można powiedzieć chyba laniu, prawda? Nie, no. Zawsze chyba piłkarzowi trudno się przeżywa takie wysokie porażki. Trudno się przeżywa, ale na pewno nie żałujemy tego, nie załamujemy się i przygotowujemy się już od dzisiaj do meczu z Widzewem u siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.